wystarczy słowo, jakiś gest i nagle wiesz, czego od życia chcesz. I choć alfabet uczuć znasz, litera ta taka niezwykła jest. M jak miłość, wiele imion ma. M jak miłość, wiele imion ma, słyszeliśmy przed chwilą. I dzisiaj ta miłość ma dwa imiona. Damian i Ola, Damian i Aleksandra. Ale czym tak naprawdę jest miłość, nie? Co ona w ogóle nam daje, nie? Czy to jest uczucie? No nie. Pamiętajcie, miłość to absolutnie nie jest uczucie. Uczucie jest składem miłości, cząstką jakąś. Ale miłość to jest postawa względem siebie. I miłość, którą złączy was Bóg, ma jeden cel. Abyś ty, Damianie, doprowadził Olę do zbawienia, doprowadził Olę do szczęścia. I odwrotnie. Olu, to jest zadanie dla ciebie. Abyś ty doprowadziła Damiana do zbawienia. Abyś ty sprawiła, że Damian będzie szczęśliwy. Jak to zrobić? Nie? Teraz tak ksiądz sobie ładnie mówi, ksiądz sobie tak ładnie gada, że to trzeba być takim wyrzeczeniem, że trzeba się kochać. No, ale jak to zrobić? Jest pewna recepta na to. Jest to przepis na miłość. I teraz będzie takie małe zadanie dla was. Proszę, Damianie. Proszę, Olu. I teraz spróbujcie odczytać nam wszystkim ten przepis na miłość. Ola cierpliwa jest, łaskawa jest. Ola nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie poszczy. Damian nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego. Damian nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Ola nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Damian wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Ola wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. No pięknie, cudownie. Macie receptę i jestem z was bardzo dumny z tego powodu, że potrafiliście to wyczytać, że potrafiliście to powiedzieć. Nie? Recepta na miłość. Dlatego za każdym razem, kiedy będzie wam trudno może, a może będzie wam dobrze, będziecie szczęśliwi, wracajcie sobie właśnie do tej recepty, do przepisu na prawdziwą miłość. A Pan Bóg, który sam jest miłością, wam na pewno pobłogosławi i właśnie dzisiaj, właśnie teraz to zrobi.